Komuniści chcieli, żeby on się połączył z nimi w 19 roku, czy w którym. I jak to się mówi, było 19 warunków. To zresztą to samo powtórzyli komuniści tutaj PZ, jak to się nazywało wtedy, PPR z PPS-em, te same warunki. Żeby nie wstępowały organizacje całe, tylko żeby każdy członek po weryfikacji wstępował tego. No i Bund się nie zgodził, bo ideologicznie to nie było jeszcze żadnych różnic między Bundem. Jeszcze nie było wiadomo, jaka tam będzie dyktatura, ale już było wiadomo, że co to za ancymonki. No. Więc się nie zgodził. To było w Gdańsku, te pertraktacje. I tam zostały zerwane. Już nigdy nie było, nie było zgody. Jeszcze raz, kiedy powstawał Front Ludowy, w 1936-1937 roku, to były pertraktacje między Bundem i komunistami o jedność działania, nie umiem powiedzieć, w każdym razie o blok wyborczy i tak dalej. No ale nic z tego nie wyszło, bo już nie pamiętam, o co tam poszło. W każdym razie była w to zamieszana defensywa polska. I potem ogłoszono w gazetach te rozmowy. Komuniści podobno postawili takie warunki, że nie mogło dojść do jednej, Centrolew nie mógł przyjąć komunistów ze swoim stanowiskiem do tego. Także różnie to bywało z tymi komunistami, z nimi zresztą cały czas oni mieli takie bardzo antypolskie nastawienie, bo jakby oni byli przeciwko Korfantemu, oni uważali, że ziemie Górnego Śląska powinny należeć do Niemiec. Więc to wszystko razem nie stworzyło klimatu, żeby było jakiekolwiek porozumienie z komunistami. A poza tym oni działali bojówkami. I największym wrogiem nie byli faszyści, tylko największym wrogiem byli właśnie socjaliści. Zrywali demonstracje, akcje w związkach zawodowych, ciągle by jakieś prowadzili. Już nie umiem powiedzieć, bo ja tam nie byłem tak dobrze oblatany w tym, ale pamiętam, że ciągle jakiś wiec chcieli zerwać, którzy przeciwko, nie wiem, przeciwko podwyższe plac, pod obniżce plac, nie mogę powiedzieć, o co to było. No, komuniści wszystko zrywali, co robili PPS i Bund. Chcieli, znaczy, nie udawało im się. Potem powstały takie organizacje, nie militarne, ale takie, Schutzbund się nazywało, tak się młodzi chłopcy dostali takie paski koalicyjki, mieli pałki do bicia i na tych demonstracjach, jak ci komuniści zaczęli rozrabiać, to zaczęli się bić z nimi i to tak to było. No ale potem to, wiesz, potem to były te endeckie rozruchy okropne, przecież jeżeli nie było w Warszawie pogromu, to były ciągle napaści. Na Żydów, na sklepy, na ulice, na to. Więc na lokale Związku Zawodowych. Ja byłem wtedy za młody, żeby to wszystko wiedzieć, ale ten Schutzbund schronił te lokale, to ja wiem.